O kuźwa, czy chcesz... Co ty mu robisz? Siemanko, jestem Vertes i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na PlayStation 3, tak. A, powiedziałem w ostatnim odcinku, że kończę z tym, ponieważ cała ta seria, znaczy to co aktualnie robiłem, strasznie mi się po prostu z moją serią właśnie z hardcora powielało, gdyż chodziłem tylko po jaskiniach, szukałem czegoś, jak to aktualnie robię w hardcore, ale sobie tak po odcinku tak rozkminiłem, kurde. Przecież tak, ja to robię, ale przecież to jest survival, a ja na hardkorze nie będę się budował, a w survivalu jak najbardziej, dlatego stwierdziłem, kurde, dobra, nie kończę tego, gramy dalej. I dlatego lecimy z Koksem, właśnie jest kolejny odcineczek, idę teraz do wioski, zabiorę sobie jakieś tam rzeczy moje, które tam, wiecie, sobie zostawiłem, czy coś w tym stylu, takie ważniejsze, bo jak coś jest niepotrzebnego, to nawet nie będę zabierał. I po prostu stwierdziłem, że pójdziemy gdzieś szukać jakiegoś fajnego terenu na domek w tym odcinku i w kolejnym po prostu jak będę miał jakieś materiały do budowy, to się zbuduję, jak nie to będziemy szukali, żeby wybudować jakiś fajniutki domeczek. Tak, taki jest mój plan, tak będziemy robili. Właśnie też nie chciałem zbytnio kończyć tej serii ze względu na to, że zobaczyłem, że wam się naprawdę ta seria podoba po ilości wyświetleń tak patrząc. Dlatego kurczę. Jak najbardziej trzeba kontynuować. Właśnie też widziałem komentarze, nie Vertes, nagrywaj z PlayStation, bo hardcore jest nudny. To okej. Ja tu problemów żadnych nie widzę. Skoro mam coś innego robić niż tam. Także oki loki. Właśnie swoją drogą muszę właśnie tego hardcora nagrać. Tak o nim mówię, go właśnie nie nagrywałem ostatnio. Bo trochę miałem wyjazdów, musiałem do Lublina wyjechać, bo mnie, kurczę, urząd skarbowy ścigał o głupie 20 zł. Debile. Jesus. Napisali, wstawić się osobiście. No to ja tam idę, a tam, tam 20 zł trzeba. Spoko, tylko to każdy inny z mojej rodziny mógł tam pójść i się tego dowiedzieć i okej. Ale dobra. Oni robią wszystko, żeby po prostu... Było jak najgorzej. Czekajcie, w tej wiosce byłem, bo już nie ogarniam, są dwie tak koło siebie. Taka pompka. Chyba ten duży budynek z tego co wiem. Od razu zabierzemy pimpka ze sobą. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj takie deperelki. Kurczę, boję się trochę tych diaksów zabierać, bo jakby mi się umarło czy coś. Troszkę dupka by była. Ale co poradzić? Nie. Ty spadaj. Marchewki, cienne ziarna. Jajo. Mam przy sobie skóry? Nie mam, to nie zabieram. Dobra, co mogę odstawić? Żelazny kilof już mam na wymarciu. Kamienny miecz też tak w sumie takie z dupki trochę. Pojedynczy klocek. Rzeźbiony piaskowiec. A tu nie mam takiego samego? A, to gładki. Dobra. I drzepanie. To zabiorę, bo potrzebne. Kości. Mogę sobie zabrać. Zawsze można wyhodować jakiegoś pieska. Tyk, tyk, tyk. Mam coś dirtu? Mam przy sobie, okej. Szara wełna. Dobra, mam jedno miejsce, to myślę, żeby zabrać łóżko. Okej. Tak będzie git. Co ja robię? No, tak chciałem. Tylko wiecie co, ja tu mam za dużo rzeczy. Z tego co tak patrzę. Co to jest? Pchi? Pokiego mi żwiro. Dobra, redstone'a też nie potrzebuję. Nie, taki
klofem. Cyk, zabieramy. Cyk, zabieramy. I idziemy w podróż. Pimpek. Nie chcę cię bić, pimpuś. R2 uderz. Ej, wstawaj, ziomek. Dobra, pimpek. Widzę, że tu woli zostać. Dobra, mapa, mapa, mapa. Co mi mówi mapa? Z tamtą stronę jest koniec mapy. Myślę, że przejdziemy się gdzieś tam, w tamte tereny, zobaczymy, co tam jest. Fajnie, że zaraz się noc zrobi, no ale... poradzę sobie chyba z mutantami różnymi, przeszukując tamte tereny. Jeszcze nie wiem, na jakim terenie chcę się wybudować. Jeszcze nie wiem, co chcę wybudować. Tam widziałem w komentarzach, bo na fanpage'u się pytałem, co budować, to tam było, żeby jakiś budynek modern zrobić, jakieś gotyckie i coś w tym stylu, takie różne. Albo coś było, żeby w stylu starożytnej krainy. Jakieś bajery z piaskowca itp. itd. Dlatego najpierw stwierdziłem, że znajdę jakąś... O kurde, to jest woda. Znajdę jakiś teren. I pod ten teren was bym zapytał, co byście chcieli, żebym tam wybudował. Tak będzie the best. Hop. Zauważyłem śmieszny minus w Minecrafcie na PlayStation. Otóż... lol, dirt. Otóż... jak pływa się w wodzie, to nie da się klocków wstawiać. O! Siema! Kolejna wioska. Ta gra mnie rozbraja. Na PlayStation. Dobra. Skoro już mamy wioskę, no to idę gdzieś przekimać chyba u nich. Tak akurat na wieczór mi się trafili. Spoko. Tych wiosek jest więcej niż czegokolwiek wszystkiego na tej mapie. Pływająca wioska. Spoko. Przynajmniej ich tam potwory nie atakują. Co nie, ziomeczki? Co się patrzycie? Siema. O, spadłem. Nie mogę spadać. Może wy macie, kurczę, coś dla mnie? Studnia. Co to za klocki? Glina, dobra. Na tym tekstur paku jeszcze troszkę jest tak, wiecie, on trochę niedopowiedzeń, co jest czym, nie się domyślacie dlaczego. Jest tak trochę gładko, a glina i tak zawsze była gładka, więc coś innego mogło być tak gładkiego i tak wyszło. Tak, podepczę wam tutaj trochę, widzę, że... widzę, że wy się niefortunnie wybudowaliście tutaj, bo nie macie dostępu do niczego. Temu trochę pomogę. Cześć. Czy ty masz skrzynię tutaj? Nie masz skrzyni. Ej, dobra, ty się tak nie ciesz, że ci tutaj rozwaliłem. No ty nie możesz tutaj wyjść. A mam pytanie do was, drodzy widzowie. Czy chcecie, żebym... w Minecrafcie na PS3 miał swojego skina, bo widziałem, że się da. Ale mi się nie chciało jeszcze robić. Także takie pytanko do was jest. Cześć! Będziesz moim współlokatorem? Wiedziałem, że się zgodzisz. Łopata, łóżko, pyk. To trochę tu ciemno masz, kolego. Czy tu trochę oświetlę? Idę spać. Jak mnie przesunęło do przodu. Cześć, witajcie, nowy dzień, jak fajnie. Cześć, kolego, ja cię wypuszczam. Zostawię ci to otwarte. Gratuluję ci. Jako jedyny z tych tutaj obywateli potrafisz wyjść. Ile mam marchewek? Jeszcze jedną mogę zabrać.
Niech to wam sobie rośnie. Jak będę coś kiedyś chciał, to do was wrócę. Widzę, że wiosek mam tutaj pod dostatkiem. Witamy w lesie. O kuźwa, czy chce... Co ty mu robisz? What the fuck? Moonwalka do tyłu zrobił. Gdzie są kości? Ale w niego wleciał. Tępy ham. Wstawaj, pimpuś. Ty mnie lubisz, także jest fajnie. A ty czym jesteś? Świnka? Cześć, świnka. Co jest, świnko? Dziękuję, pimpek. Jesteś dobrym pimpkiem. Kuźwa, zapomniałem, że nie mam miejsca. Ej, wilczek! Super. Myślałem, że się nie zgodzi na moją propozycję zostania moim pimpkiem 2. Ale w sumie już nawet 3, bo tamten... A nie, tamten Miola już nie jest pimpkiem. Dobra, idźcie panowie w cholerę. Pimpuś. Masz. Gratuluję. Zrobimy małego pimpusia. Gdzie jest mój drugi pimpuś? No hej, ej. No, róbcie małe pimpusie. Tada! Mały pimpek, dobre. Gratuluję wam. Jesteście prokoksami, a ja teraz stąd spadam. Cześć growo. Co mnie bije? Już nie będę się pimpkami wysługiwał. Dobra, ten las sobie zostawimy. Tutaj są takie z dupki troszkę terenki. Biegnę dalej. Mam nadzieję, że pimpki nadążycie. Co tu za dźwięk taki? Tym, 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 tym. Nieważne. Nieważne, nieważne. Kolejny las. Mam nadzieję, że się pimpki nie utopicie. Ja widzę kolejną wioskę. O cholera. Dobry seed. Na seedzie Vertez macie miliony wiosek. Chyba, że tamto to już nie wioska, tylko tak po prostu jakieś takie tereny większe. I chyba tak to jest. No, iluzja. Zostałem strollowany. Ale kolejne morze. Czy to koniec mapy? Koniec mapy jest tutaj. A, bo ja tak przy krawędzi latam. Co, nie mówcie mi, że ta mapa jest tylko na... Czy ta kraina jest tylko na wielkość tej mapy, bo to będzie malutkie. O kurde. No nie wiem. No dobra. Idę tam. Idę biegnę, lecę. Idę wioskę. Chyba tamtą już podbiłem, bo to jest chyba koło pustyni. Z tego co mi się wydaje, po odległości jaką pokonaliśmy. No to chyba ta. Byliśmy tutaj chyba. Też tak mi się zdaje. No to byliśmy. Pamiętam tą ścieżkę. Ścieżka do Leśka. Tam jest morze, morze, morze. Nie płyniemy nad morze. Idziemy w dół. Pieski, wy się tam nie zabicie, o moje hardkorowe drogi. Wow, bym spadł. Cyk, cyk, cyk. Ha. Jajko. Nie zebrałem jajka. O, lawa. A, to zapis za 3, 2, 1. W locie. O, to ja się zdążę napić. Zdążyłem. O, widzę ciekawą górę. Idziemy do ciekawej góry. Bym się śmiał, jak w końcu wyjdzie na to, że się wybudujemy tam, gdzie na samym początku gry byliśmy. W tych górach. To byłoby takie... Takie pro normalnie. No to jest śmieszne wejście do jakiejś jaskini. Można się zabudować. Ciekawe, dlaczego Pimpuś jeden tam był pierwszy w tamtej wiosce. Się tam nie obraził i nie chciał wstać. Może się bał mojej siekiery. Co to ma być? Jakaś taka góra, taka... splaszczona. Cześć owieczka.
Kurde, będę musiał te owce wyhodować później, jak będę chciał modernowy domek. What the fuck? Chyba coś dziwna ta góra. Ona wygląda bardziej na taką ścianę. Ściana. O! Jedzenie już mało. Tak, wiem, że marnuje troszkę to jedzonko, ale... Ale co tam? Kurde, bagna. Bagna i kurde piasek. Chcę mi się w Araba bawić na piaskownicy. Coś macie ciekawego na tych bagnach oprócz grzybków, halucynków? Lu. Trzcina cukrowa. Opa! Zaraz się okaże, że jak znajdziemy to miejsce na domek, to pimpek mały już będzie dorosły. Kurde, same lasy. Jak to coś ciekawego. Ciekawego albo coś fajnego znaleźć. Na przykład kolejną jakąś twierdzę coś podobnego. Kolejne pieski. Ale już wykorzystałem limit kości. Limit kości został osiągnięty. Ups. A to co my tu mamy? Wąwozik. Kurde, ale parkury. Te psy tam, kurde, nie skaczcie za mocno, bo słyszałem, że któryś się tam łamie, tak jak ja teraz. A tak być nie może. Ojoj, zombie. Nie chcę mi się z zombiekami bić. Ale z liśćmi jak najbardziej. Jak tam mapa? Gdzie jesteśmy? A na dole jestem. Ej, to mapa bez kitu. Oj. To mapa bez kitu jest taka ogromna, jak ta, którą trzymam w łapie. No patrzcie, chyba tamta dżungla, którą widzieliśmy na początku. Znaczy, która była obok. Tak, na początku. O, ja pitole. To wam powiem, że chyba wybudujemy się w górach. O, masakra. Ale... No dobra. Ograniczenie PlayStation. Bardzo spoko. Nie spodziewałem się, że ta mapa jest aż taka mała. Wow. To trochę mi plany psuje. A w sumie jak jest taka mapka, malutka. Jak się zbierze wszystkie diamenty z mapy. To kurde, to będzie koniec gry. Jak ktoś wszystkie zużyje. Ojejejejej. To się kurde porobiło. Myślałem, że to jakieś... Myślałem, że te tereny to jakieś 2000 na 2000. Coś takiego, a to wychodzi na to, że... Sorry, Vertes. O nie, to nie to miejsce. O, to jednak nie ta dżungla była. A się mi wydawało. Odkrywanie mapy level expert. Beczka. Uii. Tak wiem, że taki odcinek tak troszkę z dupki, bo nic się nie dzieje. Ale sami widzicie. Muszę wszystko wiedzieć. Ha. No śmiesznie. Ops. Tak, wiem, że po liniach może dochodzić. Jednak fajnie byłoby, gdyby tych bagien nie było na tej mapie. O proszę. Śnieżna kraina. Kraina pełna śmietany! Hops.
ta mapka. Odkrywam. Który tam się? No. Dzięki Pimpusia utopiłyście. Znaczy utopiliście, utopiłyście. Chamy. Głupie wilki nawet nie umieją się dziećmi zająć. Głupie. Głupie wilki. Pieska mi zabiły, no. No już niestety mały Pimpuś nie przetrwał próby wody. Co poradzę? Śnieżna kraina. Zastanawiam się, co można wybudować fajnego na śnieżnym biomie. Jakoś nigdy nie przepadałem za tym biomem. Jednak bardzo często mi się trafiał, chociaż tutaj to będzie chyba trochę malutki ten biom. Z tego co widzę na mapie z ograniczeniem. Ale możecie mi napisać, co pasuje do śnieżnego biomu. Co można na śnieżnym biomie budować, co można robić ciekawego. To byłoby bardzo pomocne. My tu pitu pitu gadu gadu, tu już... To już do nas strzelają. No nic. O shit. Gień. Danke. Okej, mamy mapkę. Zrobiliśmy dzisiaj w odcinku bieg dookoła mapy. To jest to. To jest to, proszę państwa. Sorry, pająku, miałem się z tobą bić. Nie to, co kiedyś. A, czyli mamy dwie dżungle z tego, co widzę. Na mapie. Spoko. Co ja patrzę? Chciałem na dół, a ta mapa mi zasłania, no. Ops, ops, ops. Ciekawe, czy moje pieski jeszcze żyją. Żyją, słyszę. O, cześć Edziu. Edziu, Pedziu. No, nasze góry. Dobra, póki co moja propozycja jest wybudować się w moich górach. Albo coś innego. Nie wiem. Wiecie, ja sobie to zjem. Hoppa! I tak to się prezentuje. Dobra. Tak jak widzicie, dzisiaj zrobiliśmy bieg dookoła mapy. Wszyscy są szczęśliwi. Idziemy do mojego pimpka, który mnie nie kocha już. I wracamy do swojego pierwszego domku. Cześć. Ja pitol. Nawet się nie spodziewałem, że ta mapka taka ma. No ale co poradzić. Dobra. Tak jak widzicie, tak to wyglądało. Chociaż nie otwierałem mapy przez całą drogę. I co? Ja proponuję, żeby coś ogarnąć w górach. Możecie mi też napisać, co wy proponujecie. Może, znaczy, no widzieliście, jak cały odcinek wyglądał, te 24 minuty. Także co? Tyle ode mnie. Napiszcie, co sądzicie. Napiszcie, gdzie najlepiej się wybudować. Wszystko napiszcie, co wam siedzi na języku. Ode mnie to będzie na tyle, także... Dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, a się z wami żegnam. Na razie, cześć, hej! Jeżeli spodobał ci się ten film i jesteś taki zajebisty, że dotrwałeś do jego końca, kliknij przycisk fajne pod spodem. Możesz też obejrzeć inne filmy, na przykład jeden z tych.